Kierunki studiów w pytaniach i odpowiedziach. Biznes międzynarodowy. O czym są te studia? Biznes to zarządzanie ludźmi oraz organizacjami w celu osiągania zysku. Takie działania podejmuje się na rynkach krajowych lub szerokich wodach gospodarki globalnej. Studia na tym kierunku przygotowują do tworzenia i realizacji strategii biznesowych w Europie i na świecie. W tym celu poznaje się prawo międzynarodowe, języki oraz uniwersalne zasady biznesu. Jak znaleźć uczelnię, która prowadzi te studia i gdzie szukać dodatkowych informacji? Odwiedź studia.pl. Tam z łatwością znajdziesz listę uczelni wraz z linkami prowadzącymi do ich stron oraz szczegółowy opis studiów. Jakie cechy charakteru mogą pomóc w studiowaniu i późniejszej pracy zawodowej? Do tych cech z pewnością należą skrupulatność, dążenie do rozwoju, znajomość języków, ciekawość świata, świetna pamięć, nieustępliwość. Czego można się nauczyć na tych studiach? Zdobędziesz wiele umiejętności, takich jak prowadzenie firm w Polsce i za granicą, stosowanie prawa gospodarczego, znajomość podatków i optymalizacji podatkowej, tworzenie raportów i analiz biznesowych, optymalizowanie procesów biznesowych. Jakie przedmioty można odnaleźć w planie zajęć? Choć są różnice między uczelniami, zwykle można się spodziewać przedmiotów takich jak ekonomia, prawo gospodarcze, cła, spedycja i logistyka, język angielski. O czym są projekty dyplomowe? Możliwości jest bez liku. Jako przykładowe tematy można wymienić następujące. Zarządzanie ryzykiem korupcji. Zarządzanie wiedzą ACRM. Budowa strategii lojalności. Motywowanie i komunikacja w organizacji wirtualnej. Jakie perspektywy ma przed sobą absolwent tych studiów? Wiadomo, że można robić wiele rzeczy. Gdy ludzie szukają pracy w zawodzie, bardzo często wybierają zatrudnienie w korporacjach międzynarodowych, pracę w sektorze prywatnym, w firmach handlowych, działalność gospodarczą w sektorze importowo-eksportowym, karierę naukową na uczelni, pełnienie roli konsultanta lub coacha. Jakie wynagrodzenia osiągają absolwenci tych studiów? Rynek pracy jest bardzo zmienny. Wynagrodzenia kształtują się w zależności od zapotrzebowania na pracę w danym zawodzie. Najbardziej aktualne informacje znajdziesz w serwisie praca.studia.pl. Co zrobić, aby regularnie otrzymywać ciekawe informacje o życiu studenckim, efektywnym studiowaniu i innych kierunkach studiów? Subskrybuj kanał studia.pl i koniecznie kliknij na dzwonek, aby nie przegapić żadnej nowości. Co myślisz o tym kierunku? Daj znać w komentarzu.